Hej! Ostatnio popularny zrobił się pewien temat w community. Jest to konkretnie iceberg, a dokładniej Eleven Iceberg. Sam kiedyś myślałem, żeby nie zrobić czegoś w tym stylu, ale nie miałem rzeczy. W sensie nie było rzeczy, które dla mnie byłyby aż tak ciekawe, żeby tam wrzucić. I postanowiłem, że zamiast robić to samo, tylko gorsze niż to, zrobię po prostu film z ciekawostkami. A tak się akurat składa, że w momencie, kiedy jest ten film wrzucony, jest 12. rocznica powstania kanału Ryjemy Banie, to prezentuję wam film. Kilka ciekawostek związanych z Elevenem. Polecam obejrzeć najpierw ten Eleven Iceberg przed tym filmem, bo będę się do niego odnosił. Minimalnie, ale you know. W 2015 roku Eleven nagrał film z gry, jaką dostał od widza. Gra nazywała się Five Nights at Hater's Prison. I no, sama gra w sobie stawia wiele do życzenia. I na koniec tego filmu Elek postanowił dać twórcy kilka porad na tym, co może poprawić w tej grze i nad czym powinien popracować. I jako przykładu użył starej, bardzo starej wersji SCP The Endurance. I prezentowała się ona tak. Więc jesteśmy w projekcie tej mojej gry. Powyłączałem tutaj część rzeczy, żeby nic tam nie przeszkadzało i pokażę ci, jak mniej więcej coś u mnie działa. Jak rozwiązałem problem maski i kamer. Więc pierwszy raz widzicie tą grę na YouTubie, wiem, ale ona jest jeszcze nieskończona i długo nie będzie. A ma tu parę fajnych rzeczy, ale to jest nieważne. Ja to wstawiam na fanpage'a na Facebooku, to część z was widziała. Odpowiada za to, że gdy z niego zjadę, to nieważne. Sama gra ma bardzo dużo różnic. Nie ma się dziwić, zresztą jest to wersja sprzed 7 lat przed wyjściem oficjalnej gry. Ale z głównych różnic można zauważyć chociażby inną grafikę, która jest wiadomo dużo starsza, inne czasy, też inne umiejętności, Elevena, inna technologia zapewne również. Ale różni się również gameplay. Można zauważyć, że po prawej stronie brakuje drzwi, których atakuje nas SCP-860. Układ kamer, który bardzo krótko widać, jest inny. I nie mamy potwierdzenia istnienia wszystkich SCP, jakie są w aktualnej wersji, ale na koniec widać, że otwiera się wentylacja, z której wychodzi SCP-066, więc można śmiało rzec, że w tej wersji mógł być on taki sam zamysłem, jaki jest teraz. Bardzo możliwe, że dowiemy się tego niedługo, jak było naprawdę, bo Elek pracuje, co prawda już pół roku, ale pracuje nad chyba. Ma być film z developmentu Endurance i zapytałem się na Discordzie, czy no pokazane wersje starsze Endurance i będą, więc jedyne co nam pozostaje na rozjaśnienie tematu to czekać. Jak wiadomo, każdy community ma różne strony i tak jak można było się spodziewać, chyba nikogo to nie zaskoczy, jak powiem, że istnieje ładpadowe community związane z Elkiem. I no, piszą, a czy pisali kiedyś tam fanfiki o Elku i Dark Elevenie. I jest to naprawdę experience. Mam tutaj dla was do przeczytania teraz mały przykład tego, czy można to spotkać. Powaliłem Mateusza na łóżko, by dobrać się do jego nieziemskich ust. Od razu uchylił je. Dać mi dostęp do języka. Było cudownie. Nasze pocałunki z każdą chwilą stawały się coraz bardziej namiętne i pełne pożądania. Języki toczyły nieustanną walkę o dimnację. Z kącika ust leniwie wypływał strumyk wspólnej śliny. Jeżeli lubicie takie piękne rzeczy, to możecie sobie je znaleźć na Wattpadzie. Tylko nie hejtujcie twórców, ok? To było dawno. Niektóre mają tutaj chyba po 5 lat, niektóre mają po 6 nawet. Więc you know, kiedyś były inne czasy. Tomorrow is another day, jak to mówią. Eleven Icebergu było już wspomniane o fangame'ach
I ja przy okazji robienia funny moments z fangame'ów, takich nieznanych dla Elevena, pokopałem trochę i znalazłem dość ciekawą rzecz, a mianowicie twórca Szmaru o FNAF-ie oraz zespołu placówki SCP pracuje nad remake'iem tych gier na nowszą wersję silnika RPG Maker. Co ciekawe, nawet ostatni weekend miało coś wyjść związanego z tym i niestety nie wyszło, ale jest bardzo blisko wyjścia, wydaje mi się, w takim razie. Pewnie, no, może już na dniach wyjdzie, może jak ten film będzie wrzucony, to w tym momencie na przykład to już jest dostępne, nie wiem, możecie sprawdzić. Chciałem samym twórcą się skontaktować, zrobić mały wywiad, ale no, nie wyszło. Na profilu twórcy nie ma żadnego podanego kontaktu, więc jedyne co możemy w sumie zrobić, to wejść w stronę gry na GameJolcie, zaobserwować, można pobrać starszą wersję, w której jest chyba tylko jedna gra zremake'owana, no i czekać na dalszy rozwój wydarzeń, chyba że twórca się odezwie po tym filmie. Dawno, dawno temu, gdy możliwe, że części wydawni Elevena nie było jeszcze na świecie, Eleven korzystał z platformy Ask.fm. Wielu osób może wiedzieć, czym jest ta platforma, ale basically jest to strona, w której można było zadawać pytania twórcy i on na nie mógł odpowiadać. Ja sobie przejrzałem tą stronę, nic tam raczej ciekawszego nie było, głównie był to shitpo ze strony LK i Wizów. Jeżeli chcecie sobie przejrzeć, to link tak samo będzie w opisie. Zapewne jak oglądacie ten film, to wiecie o sytuacji ze starym kanałem Elevena. Konkretnie mówię o remebanie, które zostało usunięte chyba już ponad 8 lat temu. Ale trochę starszych rzeczy, jakie robił Elek, jest nadal dostępne. Udało mi się znaleźć takich parę rzeczy na YouTubie chociażby. Jeden z takich kanałów jest kanał użytkownika o nicku Roderick. Z tego co kojarzę, był on jakimś starym znajomym Elevena. No i jest tam parę filmów z jego udziałem. Innym takim kanałem jest Nerdy Heaven. Nie wiem. Znajduje się tam jeden film, gdzie Elek recenzuje Doktora Who na DVD. Warto też wspomnieć o dwóch kanałach, na których są stare reuploady. Jest to Dude Bastian oraz Moja Reuploads, który znajduje się tym razem na CDA. Na tym kanale Dude Bastian jest parę starych filmów. Jest tam chociażby film, który pierwszy widziałem LK w życiu. A na kanale Moja Reuploads jest tam parę ciekawych rzeczy. Są tam reuploady z aktualnego kanału LK z Remybanie oraz z kanału, który nazywa się The Creepy Studio. Czym ten kanał dokładnie jest, trudno stwierdzić, nie kojarzę tego kanału w ogóle. Reprodukcje tego kanału to są głównie filmy, w których Serek grał w Limbo. Oraz jest też film Slenderman in Real Life, który robił Alex Septiem. Jeżeli chcecie jakiś z tych filmów zobaczyć, to linki są w opisie. Jaka byłaby wasza reakcja na informację, że znalazłem sekretny kanał Elevena? I co znalazłem dość dawno. A mianowicie, w starych filmach LK parę razy przewinęła się nazwa, którą widzicie na ekranie, czyli Mati MP36. Tak, legendarne 36 tutaj też występuje. I po wpisaniu jej w Google wyskakuje i w sumie tylko jedna rzecz, ale jest to całkiem ciekawa rzecz. Jest to kanał na YouTube. Znajdują się na tym kanale głównie różne animacje stworzone prawdopodobnie przez LK. Są tam też filmy z chociażby instrumentalnych wersji utworów Linkin Park. I co ciekawe, najstarszy film z tego kanału pochodzi z 15 sierpnia 2010 roku. Jest to prawie rok wcześniej niż założenie kanału Remybanie, więc w teorii można by uznać, że jest to pierwszy film Elevena na YouTubie. O jakim wiemy przynajmniej, bo ja bym wspominał, że były wcześniej jakieś filmy, ale nie mówił nic konkretnego, ale mamy to za to.
Ostatni film na kanał został wrzucony 21 kwietnia 2013 roku. Pewnie duża część z was zastanawiała się, jak Eleven poznał swoich aktualnych znajomych. I udało mi się parę informacji zdobyć i parę informacji odkopać. Więc tak. Kitsune. Eleven wrzucił kiedyś dawno temu film na YouTube'a, w którym jebnął głową w biurko. I Kitsune po prostu uznała, że jest to najświetniejszy film, jaki widziała na świecie i zostawiła komentarz. I tak się poznali, właśnie poprzez komentarze. Strix. Strix grał kiedyś z Elkiem 1-1 w Overwatchu. Spuścił Elkowi mocny wpierdol i zaczęli potem sobą gadać. Shao odzywał się kiedyś na czacie u Elka i zwrócił jego uwagę jego nickiem. Shao chuj. I potem zaczęli ze sobą gadać i tak do teraz już zostało. Zeron. Poznaliśmy się na VC na jego Discordzie. Gadaliśmy o doktorze Hu, pokazałem mu swój sonniczny śrubokręt, zarwaliśmy nockę, podczas której powstał na ten cover Bring Me To Life. I co ciekawe, Zeronowi nawet udało się ustalić datę ich początku znajomości, był to 25 stycznia 2017 roku. Jeszcze jedną osobą, o jakiej dostałem informacje, jest Chaken. Został zaproszony przez jego znajomych do gry w Overwatcha, a potem przy Grańsku znajomość się jako taka rozwinęła. Niestety nie udało mi się ustalić, jak inne osoby się z Elkiem poznały. Przy okazji tworzenia tego filmu postanowiłem przeszukać stare archiwa. A mianowicie przejrzałem stare posty Elena na Twitterze. Nie było tam za dużo ciekawych rzeczy, były to głównie posty w stylu, że Eleven wrzucił teraz film na YouTube'a. Wiadomo, że tych filmów nie istnieje, bo to były filmy z Remybanie. Było tam parę zdjęć z kulis tworzenia studia filmowego Grabarz. Były też tam takie zwykłe, typowe zdjęcia. Oraz najciekawsze, był tam projekt gry, nad którą pracował Eleven. Sam projekt jest dostępny do pobrania na Mediafire i jest to głównie test dźwięku z tej gry. I prezentuje się ona tak. Więc to były wszystkie ciekawostki, miałem do pokazania. Mam nadzieję, że wam film się podobał. Starałem się najbardziej, jak się da, odszumić mój mikrofon. Nie wyszło idealnie, ale nie jest też źle. Mam nadzieję, przynajmniej. Mateuszu, Elevenie, jeżeli to oglądasz, to życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji 12. rocznicy działalności na YouTube. A wam wszystkim dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, filmach. Cześć.